Dotarła konsola PlayStation 4 Pro. Dzisiaj jest 10 listopada 2016. Mamy dzień premiery odświeżonej konsoli Sony. Od razu mówimy sobie na początku, że nie jest to nowa konsola, tylko jest to stara, nowa konsola. Znaczy nowa ona jest fabrycznie stara, ona jest konstrukcyjnie, bo jest to poprzedni normalny, standardowy Play. Podrasowany, mocą stuningowany został przez Sony aby umożliwić wyświetlanie lepszej grafiki. Więc jest to coś na zasadzie PlayStation 4.5. Póki co pierwszy taki un unboxing tutaj sobie na tym filmiku zrobimy. Znaczy już zrobiłem w zasadzie i chcę Wam tylko pokazać, że konsole się tam sobą różnią, wyglądem, gabarytem, troszeczkę są, znaczy same konsole od siebie się różnią sporo. Jakieś pady są praktycznie takie same, kosmetyczna zmiana z diodą LED jest, która prześwituje przez touchpada Więc widać od góry jaki kolor diody mamy zapalony eee, Póki co mi się tam wszystko Teraz mota tutaj, przenoszę dane z, ze starego Fata na PS Pro, przenoszę cały profil, save z gier i tak dalej, żeby mieć wszystko już na Na swojej nowej czwórce Pro eee, No i cóż to, jak się konsola będzie sprawować, zobaczymy tak naprawdę w, w grach. Póki co nie wrzucam tego w tym filmie, tylko zrobię osobne filmiki z Gier, gdzie będzie napisane zawsze, że jest to tam jakaś gra PS4 i będzie Pro, że to jest testowane i pokazywane na konsoli PS4 Pro, no nie, więc tak się będą teraz. Od teraz te filmy tutaj u mnie na kanale. Nazywać tak, będą opatrzone tym znaczkiem Pro, no i cóż, póki co, pierwsze wrażenia, spoko w zasadzie, no, czy, no jakie mogę mieć pierwsze wrażenia? No, konsola jest inna, zresztą no, jest po prostu większa, toporniejsza, cięższa od tamtego starego Fata. Ja już nie mówię o, o, o odświeżonym PS4, o tym slimie, nie? bo on jest w ogóle leciutki jak piórko. Natomiast to Pro to jest taka kobyła, ona jest szeroka, znaczy no, troszeczkę jest szersza, wyższa, jest o ten jeden plaster guziczki są niedotykowe, tak jak w moim starym Facie na dotyki, tylko są przyciskami mechanicznymi, czyli to co później zostało wprowadzone w wersji Slim. To z takich zmian tutaj konstrukcyjnych to jest, no i chyba spoko. No nie? Z grami to, to, to na razie musi mi się tam wszystko pomotać, aktualizacja poszła, teraz przenoszę te dane, składam filmik, robię wszystko, mam odpalone dwie konsole, także na razie niezby bajzel mam na. W pokoju można powiedzieć, porozwalane pudła, jakieś papiery tam leżą. No ale mówię, na powoli, na spokojnie. Konsola to konsola, tak. Ona jest, sami tam wygląd, czy tam jej praca, no chodzi cicho, tak. Jeżeli mogę tak powiedzieć, cichutko chodzi. Zdecydowanie ciszej chodzi niż tam mój stary FAT. Ja nie wiem jak jest później w Slimach, bo one pewnie też były poprawione i chodziły ciszej. Ale ja mam tego Fata tutaj z, jeszcze z czasów premiery, tak? sprzed trzech lat, więc no nie ma cudów. Eee, takie były wtedy, no i taki mam do dzisiaj. Ta konsola mi śmiga jest spoko, no nie teraz mam drugą. Eee, także ja Was zapraszam oczywiście do trzymania ręki na pulsie, bo na pewno Battlefield pójdzie w pierwszej kolejności gdzie Battlefield, eee, bo on wiem, że wykorzystuje moc nowej konsoli. Spróbujemy się jeszcze z tą briderem i z innymi grami, które, które posiadam aktualnie w kolekcji, ponieważ bardzo, bardzo jestem ciekaw jak to będzie wyglądało tutaj graficznie, bo to przecież o to właśnie chodzi. ona po to jest mocniejsza, żeby ta grafika była lepsza, żeby to wszystko fajnie grało i wyglądało. Także ja Was zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do śledzenia, do komentowania. Nie bójcie się, możecie śmiało komentować. Pisać co wam na sercu leży. Także tyle na razie. Trzymajcie się.